Witam Was serdecznie w moim projekcie Photographer Without Walker, czyli fotograf z balkonikiem. Ten projekt zaczął się już 2 lata temu, kiedy Łukasz zaprosił mnie do fotografii zwierząt. Już w sumie miałem sprzedać mój cały sprzęt, no ale dzięki Łukaszowi nadal go wykorzystuję, nawet się biorę i rozwijam. Traktuję to jako rehabilitację, jako walkę z chorobą. Choruję już bardzo długo, nawet ja w życiu to nawet nie traktuję, że choruję, jak to się mówi. Ogólnie wszystko jest w porządku, tylko chodzić nie mogę. No takie tam, ale mniejsza z tym. Ten projekt też jest po to, żeby pokazać innym, że można mimo ograniczeń, mimo przeciwności losu. Prowadzimy też taki projekt, i teraz mi wyleciało, bo robię 5. powtórkę tego nagrania. O, vibe? O. Natalia, Łukasz i ja realizujemy wspólne projekty dla przyjemności, bo to jest po to, żeby pokazać innym, że można. No i tak zazwyczaj jak ja wychodzę fotografować, to wychodzę z nimi, bo sam nie jestem w stanie sobie gdzieś tam pójść. Na tym kanale, co będzie na tym kanale? To co do tej pory, Wildlife z parków, jak mam dobrze się czuję, to z parków, z jakichś tam wyjazdów. No i jak się dobrze czuję, to jest street, jakieś reportaże z jakichś tam uroczystości, jakichś tam okolicznościowych imprez, tam gdzie mogę się dostać z balkonikiem. A jakby są gorsze dni, no to fotografuję sobie w ogrodzie. W moim ogrodzie wtedy fotografuję i też będą z tego nagrania i zdjęcia na tych moich social media, na Instagramie i na Facebooku. Także zapraszam Was do bycia częścią tego projektu. Projekt wydaje mi się, że jest ciekawy. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, bo chcę pokazać wszystkie aspekty, z czym to się wiąże, taka fotografia. To moją i walkę trochę, i przeciwności losu, i z czym się zmagam. Będzie trochę tetryczenia też, no bo wiecie, no to nie jest tak kolorowo, że cały czas jest fajnie, jak to się mówi. No ale mam nadzieję, że content będzie się Wam podobał i że kanał będzie się brał i rozwijał. A Wasze zaangażowanie i Wasze wsparcie dla tego projektu, nawet takie, że obejrzycie, że nawet skrytykujecie mnie, że coś tam jest niedociągnięte, to da mi takiego kopa, że warto to robić i to będzie taki dodatkowy mój strzał, impuls do tego, żeby jednak czymś się zająć, bo najgorsze to jest poddanie się. Ja 7 lat walczę, robię cokolwiek, zajmuję się tym, tamtym, próbuję się znaleźć jakąś taką niszę, w której mogę działać, żeby po prostu nie wpaść w depresję, no bo to najgorsze jest, co może być, to się po prostu załamać, że nic nie można. Ja mam nadzieję, że jeszcze dużo będę mógł zrobić, a Wy będziecie częścią tego wsparcia. Mam też konto zrobione na Zrzutka i Patronite, tam też Was biorę i zapraszam. Teraz staram się uzbierać na skuter, taki dla inwalidów, używany, tylko taki, żebym mógł w teren pojechać, żebym gdzieś do parku pojechać skuterem. Tak to bierze i wygląda. Także zapraszam Was do uczestnictwa w tej przygodzie.